Tylko we wtorek na terenie województwa podlaskiego zatrzymano 3 kierowców różnych narodowości, którzy przez nasze terytorium przewozili nielegalnych imigrantów. Jak poinformował nas rzecznik komendanta wojewódzkiego policji, kierowcy to obywatele Polski, Niemiec i Gruzji. Obywatel Niemiec został zatrzymany o 7 rano przez patrol drogówki, ponieważ o 20 km na godzinę przekroczył dozwoloną w obszarze zabudowanym prędkość. W swojej Skodzie przewoził 4 Syryjczyków. Do zatrzymania doszło w miejscowości Żerczyce. Kolejny zatrzymany to Gruzin. Co ciekawe, zatrzymano go w tej samej lokalizacji. Kilka godzin później w jego Renault funkcjonariusze odkryli 3 obywateli Turcji i 5 obywateli Iraku. Również Renault jechał 3 z zatrzymanych, tym razem Polak. Zatrzymano go w Hajnówce, a w podróży towarzyszyło mu 6 Turków. Jak poinformowała nas wojewódzka jednostka policji, do aresztu na 3 miesiące trafił już Gruzin, którego w poniedziałek zatrzymano po pościgu w Rzędzianach. Jemu w podróży towarzyszyło aż 15 Irakijczyków.